Witamy Was bardzo serdecznie w nowym customie na naszych kanałach Lara Croft, Tomb Raider Afterlife. Jest ze mną Tumberski. Cześć. Custom ten jest ze strony takiej, w sumie jednej z moich ulubionych, Riding the Globe. Tam jest bardzo dużo fajnych ciekawostek o Tomb Raiderze i fajne są grafiki. I ogólnie ten custom jest dostępny tylko tam, na tej stronie. Chyba tak? Tak było, nie? Że Tak, to jest tam na wyłączność. Tak. Okej, okay. I teraz tak. Jeżeli chodzi o fabułę, to chodzi o to, że po wydarzeniach z Tomb Raider 4 The Last Revelation, po tym jak Lara została pochowana w tej zawalonej świątyni Horusa, musimy uciec i przeżyć. Custom został stworzony przez John'ego Taceka i Rolanda Danko, w nawiasie roli, pewnie i tak źle przeczytam, ale okej. Okay. Na YouTube jest dużo bardzo jego filmów, także każdy, kto gdzieś tam się interesował czymkolwiek kiedyś z TR, to powinien kojarzyć ten kanał roli, coś tam, nie? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak jak w Sanach pozdrawialiśmy. Tak. Okej, okay, i tutaj wiecie co, mamy taki cytat, to jest chyba, to są słowa Lary po tym, jak się przebudziła, jak tam spadła, pamiętamy, nie? Że ten Vanna próbował ją uratować, no ale ona jednak spadła. No i wydaje mi się, że to, co tu widzimy, no to ona leży, a jak się obudziła, to powiedziała tak. Jak to było? Stało się. Klątwa, którą rzuciłam na Egipt, znaczy ogólnie nie jest napisane nawet, że to ona mówi, ale wydaje mi się, że to ona. Bo tutaj nie jest właśnie podpisane, że ktoś. Wiesz, że kto to mówi, więc ja będę czytać tak, jakby ona to mówiła, w formie żeńskiej. Klątwa, którą rzuciłam na Egwid. Przepraszam, jeszcze raz. Mam wyłączone w telefonie przekręcanie się ekranu i on się przekręca. Uwielbiam to. Klątwa, którą rzuciłam na Egipt, wróciła do piekła. Przepowiednia się nie spełniła, a Set nie wrócił na ziemię ze swoją niekończącą się nocą. Świat jest ocalony. Naprawiłam to najlepiej jak mogłam, spłaciłam swoją należność, ale nadal nie czuję, że to wystarczy. Ludzie, którzy zginęli, odeszli, to nie przywróci ich rodzinom tyle zrujnowanych żyć. Kiedy wpadłam w mroczne głębiny, Bóg wie gdzie, zobaczyłam wszystko, co kiedykolwiek zrobiłam, osiągnęłam i stopniowo coraz bardziej zaczęło mnie wypełniać poczucie satysfakcji. Po kilku sekundach byłam w ciemności. Poczułam spokój, poczułam się bezpiecznie. Po chwili światło rozświetliło ciemność i przede mną pojawiła się kobieta. Mówiła do mnie miłym głosem, nie wiem czego ode mnie chciała. Wiem tylko, że obudził mnie jej głos. Wróciłam jakoś czy śniłam. Wiem tylko, że muszę się stąd wydostać. Dobra, i ogólnie też na kanale Natana McCree, tak? Mamy filmik, który został wycięty oczywiście z Aniołka, bo po co, a moim zdaniem jest jednym z najważniejszych, które powinny się tam znaleźć, właśnie jak ta szamanka, nie? Larę tam ocaliła po czwórce. Znaczy szamanka została wycięta, bo jako samouczek zrobili miasto, a to miało być właśnie. No, ale no to mogli, wiesz, zrobić to, że ją ocaliła i potem dać miasto, moim w zdaniem to by... zrobili i olali temat i super. No, a dlatego ja może wrzucę ten filmik z tą szamanką, bo jeżeli... Właśnie, ja oglądałem chwilę Turgusa i pozdrawiam. Interesował mnie tylko ten moment, kiedy ona spada na dół, tam. I interesował mnie, czy ten filmik nie został może tutaj gdzieś wrzucony, wiesz, pomiędzy końcem czwórki, a początkiem tego customu, ale nie ma tego tutaj filmiku, z tego co wiem. No tego tutaj albo wrzucę. Ja coś poprzewijałem i właśnie on tutaj pasował. Jest coś na kształt tego zrobionego, ale był dokładny opis tego samouczka gdzieś tam na wotrze, można było poczytać, jak tam, co tam było i ten amulet i tak dalej, ale tutaj tego nie ma. To dobra. Jest w ogóle zupełnie inna wizja twórców, niżeli to, co tam było oryginalnie. Okej, okay, to zróbmy new game, nie? Ja już tak. Chcę grać. Temple of Horus. Dość tych Horusów ostatnio. O, yeah. O Boże, a to już? Ale... Tam to jest za głośno. No ja tam... Aha, no to fajnie, bo ja walczę na przykład. Słyszałem te dźwięki. Co tu się robiło, bo ja nie pamiętam? W grze. Też. Co? Ten w grze mi ci powiedział, ale no cóż.
znaczy, wiesz co, z Horusem walczę, nie pamiętam tego. Aha, tutaj jest ten Ankh do zebrania. Dobra, momencik. Co mam zrobić? Z powrotem, przepraszam, muszę tylko to ściszyć, bo nic w ogóle nie słyszę. Mam zapis. Po pierwsze, idziemy do wody po amulet, tak? Tak, wzięłam już, no. No i potem z tym amuletem idzie się na jedną stronę, potem idzie się na drugą stronę i potem znowu się wraca na tą pierwszą stronę. Nie rozumiem, ja to nie pamiętam tego. Znaczy, bo tam nie... to takie dwie kraty po bokach, jakby. No, i dobra. Jest jedna otwarta. I do niej trzeba iść. Aha, potem dobra. Naprzeciwko jest druga i potem się znowu z tej drugiej wracamy do pierwszej. No, ale jak mi się śmieje w ogóle, kisne. Mamy jakieś... Bo jest ciemno mi strasznie tu. Nie ma nic. Aha, czyli w ogóle ja mam życia już, tak miało być? W ogóle mnie złoił. Aha, bo ja mam pół życia, nie? Super. Znaczy, ja mam troszkę więcej niż pół. Nie, ja już nie żyję, hit. Aha, no to musisz, nie wiem, uciekać może, nie? No tak, tylko że ja już nawet nie miałem czasu się rozejrzeć. Wbiłam się w tekstury, bo jak mnie wczytało. Dlatego, że po prostu mi się wykraszowywała gra na filmiku. Ale myślę. Czemu tak się zrobiło ci? Nie powinno to coś takiego się dobra, zrobić. Dobra, jakoś przeżyję. Czy są tu znajdźki po bokach? Tak no, jak jestem było, w szoku, nie? Że to się zaczęło tym, wiesz? No, no, że on zaczął mi latać. Ja spodziewałam się jakiejś cutscenki fajnej, wieże. Dobra, bo on celuje we mnie. No, robi, słychać. Berycz, ale jak on się śmieje, kisne. Bo muzyczka tak lekko zostawię. No, oczywiście, cięcie. Już? Tak, bo... No, aha, fajnie, że on mnie cały czas strzelał. Super. Nie mam pytań. Okay, no co mam teraz zrobić? Wejść do tej wody zaś? Teraz na przeciwko trzeba iść. Jakby za niego, wiesz co chodzi? W ogóle jest za ten. No on się śmieje, tak? Ale tak? A jak się jedzie na drugą stronę? Ale ja nie wiem gdzie mam. Ja już zrobiłam dwie dźwignie i tam zamknął mi się ten Horus, mi się zrobił. Miejsce na niego znaczy. No to teraz musisz iść powrotem do pierwszej bramki i się wspinać tam na górę. A ja nie pamiętam, która to była pierwsza. No przeciwko, jak się wychodzi. Podobają mi się te animacje aniołkowe. Jezu, uwielbiam. Ale strasznie ja ciemno też, jest. Ja też, ale boję się. Nie wiem, czy w ogóle widzicie zapisywane zapisy, bo to jest obrazek, więc nie wiem, czy... Możemy go wyrzucić, jeżeli go nie będzie. Ja to widzę, ale nie wiem, czy wy to no, widzicie. A powiedz mi, dlaczego Xbox na przykład nagra ci wszystko, a GeForce jest taki... A dlaczego nagle mam całe życie po wczycie? Trzeba wziąć jakąś apteczkę z jakimś skrótem? Ale nie wydaje mi się. Bo nie ma apteczek, chyba że podniosłaś coś. No to czy dla mnie spoko, że jest. Aha. O Boże. No może... Ale ja też to całe życie, ja mam. Ale mało. Ja nie wiem co. Aha, wiem, widzę. No szybko. Jezu, taka jest akcja. Ani nic nie wiadomo co zrobić. Wiadomo. Nie, bo wiesz co, stary przyszedł i powiedział, że nagle w ogóle na tronie Neonetu nie ma ani jednej konsoli do sprzedania. Ciekawe, zniknęły nie? Wszystkie oferty. Ciekawe to nie jest. Ma nic, jest zero po prostu. Rozumiesz? Tak, rozumiem. No i mówi, aha, ja spadłam znowu na dół. Się... Całe życie, dobra, super. Ale to... co, jak to się stało? Nie wiem. Odmówiłoś mi się samo, nie czaję. Wiesz co, nie wiem co mam teraz zrobić, jestem gdzieś u góry i nie wiem, gdzie skoczyć. Ja dopiero na tej drugiej stronie jestem, także spoko. Nie lubiłem tej końcówki, kurczę, nigdy. Wiesz co, no jestem tu u góry, ale nie wiem co ja mam, gdzie ja mam iść. Ja się wspinam cały czas wyżej. No wspięłam się i utknęłam, no. Jestem gdzieś taki bluszcz wszędzie zielony tak. I jest łamanki, tak? Nie, trzeba przeskoczyć tam na drugą stronę, doskoczono przecież. No, ale tam nic nie ma na drugiej stronie. Co tam jest? Jak nie ma? Na takim chodzonym jestem jakby szczół. No, 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 no i co? No i to... A jest taki kamień tutaj. To ja mam jakiś banana jumpa zrobić? Nie, no tak skaczesz przecież przed siebie. To może jestem w jakimś innym miejscu. A ten bluszcz chodzony jest wszędzie. O Jezu, spadłaś mi. Przed sobą masz taki wystający z sufitu kamień? Tak, no. No to z lewej strony go weź. Tesco, trzymałam się, udało. Aha, a ja myślałam, że ja wpadłam w to samo, nie, ten sam poziom, co byłam, wiesz? Aha, to piętro, to... że piętro to same, czaje. No i mówię, gdzie mam... No a teraz co dalej? Ja wygląda. Taką szparkę ja idę. Czy tu nie jest szparka? Tak, szparka to jest. Ale ja go ledwo to widzę w ogóle. I czy ona ma rolowane? Nie wiem, ale on mnie dalej nawet tutaj robi, wiesz? Marolki. Ma.
Nie ma sekretów. 0 na 0, okej, okay, dobra. Animacje są tak płynne, znaczy da się przyzwyczaić też do tych skoków. Okej, okay, i co teraz do przodu? Mhm. Ma do przodu skok, oh my god, najlepszy kasowany. Ja jak mam custom, jak ma turlanki i ma skok do przodu, jest dla mnie najlepszy już. No, super to jest. Znaczy wiesz co, to życie się odnawia, czy ona się po prostu regeneruje? Ja ty. Bo mnie teraz bije i mi się w ogóle nie dzieje nic. To teraz tu to. No to co, myślisz, że na tyle by się przejęli, że wstrzymaliby sprzedaż na razie? No, nie wiem. A ile było tych konsol wtedy? Dużo, ale różne były, nie tylko ten zestaw, co my. Różne może były zestawy. Albo zeszły, albo wycofali na chwilę, właśnie dochodzą, o co chodzi w ogóle. Zrobiłaś te awantury na całą Polskę i teraz są. Na całą Polskę to ja dopiero zrobię. Jak dostanę. Ej, co dalej, bo nie wiem. Proszę. Tym promieniem do góry trzeba iść, a ja się puściłem niepotrzebnie. Aha, ja też liczyłam na jakiś klocek. Klocek. A ten promień promieni się czasami, czy nie? Łach. Powinna być taka scenka, że ona odskakuje do tyłu, tak? Wiesz co, bo wiem, że tutaj był tak. Taki moment, że jak źle gdzieś odskoczysz, to się już nie przejdziesz dalej, nie? Dobra, jest. Mhm, robi się. Fajnie, że zaczęli w sumie twórcy od końcówki czwórki. Może wystarczyłoby od tej cutscenki właśnie to zrobić. Od tej tu? Nie. Tak, może niekoniecznie tam od samego dołu, ale dobra, niech będzie. Może wiesz, nie każdy też ogarnia, o co chodzi. Może. Dobra, idziemy na ten. Znaczy patrzyłam, czy wazy się otwierają. O Boże. A tutaj beboki są, nie? Nie. Czy... O Boże! Umarłam. Nie, tak. Nie ma bebok. Ona... Nie zapisałam. Ona tak z opóźnieniem startuje, że tak powiem. Musisz nie zapisałam. Aniołku, nie? Czekaj. Nie zapisałaś, jak ja mam 20 sejwów już. No, nie zapisałam. Nie mam iść. O Boże, wszystko mi się wali na głowę. Czekaj, na ogólnie, ja ci pomogę. Ja tu zapiszę. Nie, ten śmiech jego to jest po prostu sztos jakiś. Bra, jakoś żyje. Nie, bo wiesz co, wiesz co staremu powiedziałam, żeby wszedł na stronę i jeszcze raz zrobił screena oferty sprzedaży, żeby potem mi nie wciśnić, że oni na przykład napisali, że to było outletowe albo coś, nie? No i chciał to zrobić i nie ma ani jednej dostępnej, nie? No, ale przy zamówieniu nie ma maila? Na przykład nie podał czy coś? Nie rozumiem. Nie podał maila przy zamówieniu? No podał, nie? No to na maila jest to, co kupiłaś. Jest, tak, jest napisane, co kupiłaś, ale nie to strona internetowa. No i tak dalej. I powinno być w nawiasie outlet na przykład, albo... No to nie ma czegoś takiego. To znaczy, że nowe. No. Tyle. I to nie jest tak, że na przykład, że ci pokazuje, że jest niby, ale jest, że jest zero sztuk. Nie ma w ogóle nic. No to specjalnie tak zrobili. Ginę ciągle. Jakie? Ciągle ginę. Też. W tych blokach, wie. Ale dalej. Trzeba się nauczyć, ona z opóźnieniem chodzi. Tak? A tutaj coś mi spadnie na głowę zaś? Tak, ten czas. O mój Boże. Ja już jestem o na Boże. Końcu, ja to poczekam na siebie, Jezu. Na scenkę, żeby razem iść. A tutaj w tych kolcach nic nie było na dole? No, co to może być? No to jest zebrania. Nic nie było na koniec gry? Nie wiem, no to jest inna gra, a nie... To jest to samo, nie można zrobić innej. Wszystko jest to samo. Swojego save'a i jaki nie jest ten mikrofon w GeForce. Tak. Jak aha, będziesz szła aha, bo górę, mi... co tam ten wana czeka, to mi powie. Mam pauzę. Tak. Dobra, nie, bo ja mam na razie, wiesz co... Dobra, kartu, to robię, nie tam jakieś twoje... Nie umie wykręcić w ten... Wykręcić? Bo ja sobie stałam, tu się ustawiam, a tutaj blok jakiś mi na łeb jeszcze spadł. No tak. Nie umie tego zrobić, bo tam nie umie do tego okna wskoczyć. Ale tam jest pochylnia chyba? No jest, tylko że... No, to nie będzie takie proste. Albo idę od złej strony, może od drugiej strony sobie pójdę, ale zaś ten ekran wczytywania mnie po prostu... Nie wykręcę jej tak. Czy musicie tam robić tak długie te wczytywania, masakra. Czasami da się pominąć ten ekran, mimo wszystko. Ła. A, bo to od tej strony, dobra. Podoba mi się jej strój. Podoba mi się wszystko na razie tutaj.
I graficznie przede wszystkim. Wiesz co, tak, jestem tu, czekaj, wspinam się już do góry teraz, w tym momencie, kiedy będę do niego biegła. No to idziemy. No to biegniemy. O Boże, ale przecież scenka. Wyskoczyłabym. Nic nie słychać. O Boże, jaki Werner jak z Simsów. No more set. Cutscenki, wszystkie dźwięki, super. Tak, tak, tak. O Boże, trzeba biec. Ale nie da się skoczyć. Złapałam się. No to przecież by się podciągnęła, no. Umarłem, oczy mam jakieś. Jak oczy? No oczy mi pokazałeś. No nie, no ja mam Wernera, więc nie wiem o co. Seta mam. Aha, no to ty coś może szybciej po prostu. Umarłem. Ten stoper masz, tak? No nie, ja latam teraz. Unoszę się tak jak u tej szamanki, więc poznaję tą cutscenkę. Okej, okay, rozumiem. Ja nie mogę do niego dojść, coś mi nie wczytuje się. Coś ci się dzieje. Tam skoczyłam i się krawędzi złapałam przy nim, wiesz? Właśnie nie mogę. Johnny Ptacek and Roland Danko. No jakby coś, to zrobimy cięcie. Może tam w ustawieniach coś masz źle, że te cutscenki coś... Dobra, działa. Okej. Okay. No, krzykczy mi. Skip action. No ale to co, mam to pominąć? Werner brzydki w ogóle. Bo nie wiem teraz, czy tu będzie jakaś cutscenka, czy skip action. Czy mam to nacisnąć? Chyba tak, nacisłam. Underground. No Jezus lecimy. Maria, tak się wystraszyłam. Czekaj, Boże. Życie straciłam przez ten jej upadek. Jest tutaj na wzór tej cutscenki właśnie. A ta szamanka się pojawia, czy nie? No to jak oni to zrobili? No tak zrobili, czyli... że Lara się obudzi teraz, nie? Nagle. To nie uratowali szamanka żadna. No nie. Usłyszała jej głos, czekaj, stała. A ile życia zmarnowałam przez ten upadek. I tak nie miałem od samego początku. Under the pyramid. Pyramid. Zapisuję to. A jak z sekretami? Bo ja nie wiem. Jakiś no statistik 0 na 0. Ale w aniołku też nie było z tych, nie? Jakiś mi dym z pupci leci. Może jak ona się ślizga dziwnie z lewej, z prawej, z lewej. O Jezu, jak ona gada, aż mi zaczeszczało. Ale w aniołku nie było sekretów, to był pierwszy Tomb Raider, gdzie nie ma sekretów. No ale to tutaj mogli, wiesz, zrobić sekrety, no to nie jest powiedziane, że tam nie no, było. Zero, to co? A tutaj się da zrobić kolory w grze? Nie. Czemu? Aha. Co? A gdzie mam broń? Dobra, zebrałem jakieś naboje, idę dalej. Potem mogę cię zapisać to nie. Czekaj, bo coś się dzieje. This looks like a safe area. I need to find a way out. Wiem co to jest. Początek aniołka, nie? Tak. This looks like a safe area. But I need to find a way out. No to jest z tego, nie? Jak ona tam łazi, zaczynamy ku tego psa. Jak psy, no. Ej, ona coś mówi jak podnosi chyba, tak? Nie, coś tam why not, czy coś takiego. Ej. Słuchnie muzyka coś. I takie wyizowate trochę. Tak. Ktoś mi tu gada w tej grobowce jakieś dźwięki. Ale wiesz co, ona strasznie ma ten głos taki trzeszczący. No to za głośno ktoś nie ustawił.
Mam tą scenkę, co mówisz. Aha. Chyba, że ustami nie rusza mogłaby, przecież. Mogłabym rugać. Rozumiem, że jak to podniosę. Aha, te naboje naprzeciwko, co widzę. Tak? Tak, tylko że wiesz co, bałam się, że ten klocek wyjedzie, żeby mnie zabić. Boże. Ale piasek. No strzągę na efekt, wczytuję, co ona mi gada. Tak? Nie da się wziąć tego. Czego? Naboi. Czemu się nie da? No bo mnie zabija piasek, lawina. Ale ja wzięłam, nic się nie stało. Ale mnie tutaj zabija lawina piaskowa. Ale gdzie ty jesteś? Przez takie malutkie okienko przeszedłeś? Nie, nie. Tak na wprost, jak się styka scenka skończyła. To też shotguny chcesz wziąć, tak? Tak, tak. No to czekaj, spróbuję. Here it is, I'm not strong enough. Here it is, I'm not strong enough. No tak, ale to jest chyba jakaś podpucha, wiesz? Myślisz? No i teraz są oczy seta, bo umarło. No, na pewno nie nie można zrobić rola do tyłu, żeby dupą do piasku być, bo wtedy jest w ogóle już dramat. No to jak chcesz to zrobić? Przodem, ale też przodem. Nie da się. Nie, ona idealnie. Od razu umiera. Nie, nie ma opcji. Może z większym życiem trzeba tu przyjść, żeby trochę stracić? Nie wiem, nie mam pojęcia. A co tu jest? Aha, magazynek tu leży, jeszcze jeden. Tak, 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 dobra. Jezu, zaś tu wylazło w ten piasek. Ej, ale moment, do czego to są naboje? Do pistola, to będzie limitowana amunicja? O Boże, no. O może, chyba, że ja czegoś nie rozumiem. Ładne są tutaj te takie kurze, piaski, pyły, zatęchłe rzeczy. Lubię. Ej, kolejny magazynek, trzeci. Tak, tak, tam. Tylko wiesz, co tam wygląda ten blok, jakby się miał ruszyć? Ja myślałam, że mnie zabije. Ma ze sprinta, no bo ma, no bo musi mieć. I teraz tak, jest taka drabinka do góry klockowana i jest też iście na prawo, tam są takie jakieś pajęczyny, to może najpierw na dołem się poruszamy, tak, co? Tak, tak. Ale ona, Boże, jak ona fajnie skacze, uwielbiam ze sprinta. No może nie w War of the Worlds, bo to był dramat. No ja nie wiem, czy mi na przykład będzie działać. Zobaczę, czekaj. Zobacz. No. Działa, bez problemu. No, oj, trzeba umieć zrobić. Ale no. Idę po ten klucz od razu, bo potem nie wiadomo coś. A da się w ogóle to wziąć, czy co chodzi? Ej, tutaj w tej jakiej ciemnym jeszcze jest magazynek. Klucz. Tylko, że nic nie widzę, ale słyszę coś tak jakby piszczy. Czekaj, otwieram moltki. Drzwi. Ma moltki. O Boże! Ona tu jest! Słyszę piszczy, Jest ta szamanka, ale nie wiem, czy ona jest dobra. Otwieram. Nie jest szamanka. A jest! Ona idzie we mnie. Tak. No to ja daję kasycenkę z nią. Ale zdecydowanie jest za głośno na regułę. Ona nas prowadzi, że tak powiem. Kostka przekręt biorę, żeby wziąć naboje spod niego. Bo zapiszę to, ale nie to mówiła. Pistolet. Nic nie mówiła w sumie. Wiesz co, ona jakieś tam swoje... Wziąłem pergamin, The Great Battle. Coś się stało. A co jest z Legend? Czekaj, będziesz to tłumaczyć? Ale ja nie rozumiem. Co? Czekaj, bo coś się stało, bo słyszałam jakieś... Boję się, bo podniosłam pistolet i coś się złego... Dobra, cicho, bo ja tłumaczę. Tłumaczę na polski? Według legendy wydaje się, że Set może być pokonany tylko przez coś zwanego włócznią Słońca. I jego, i tej włóczni fragmentów. Horus to wykminił, jakby sam z siebie, że tak to działa, że to właśnie to. Interestingowe to jest? No, czekaj, need to find the spell. Aha, czyli szukamy włóczni. Ale wiesz co, złap jeszcze Seta za klejnoty. Wejdź tutaj do tego, co się świeci, go za klejnoty złap. Znalazł sposób i po prostu my teraz tutaj musimy tą włócznię odnaleźć. Słyszysz? No i dobrze. To posąg, co się świeci, nie? Tak. Wejdź do niego i kontrol naciśnij. No ale wchodzę i się nie dzieje nic. No od przodu. No od przodu to, a teraz. Ej, to jest żyćko mi ona ładowało. Ale ona by złapała za krocze. Czyli możemy tutaj mieć źródełko nieskończonego energii. Teraz idę po to naboje, zobacz, czy się da, wiesz? Tak. Ciekawości tylko, czy one zabijają naraz, no, czy... No to idę też, no bo co... A klucz wzięłaś? Nie. No to i tak tam trzeba wrócić. Tak no, wiem, wiem, wiem.
Tylko zawsze nie pasowało mi to, że ona ma te uda za bardzo masywne. Jest tak, troszeczkę jest to karykaturalnie to Ale wygląda. że w anionku, tak? No i tutaj też, nie? Ona może ma tak wyglądać właśnie. A dupka taka mała i te uda takie, to ty nie pasuje. Że zero żeber i na przykład uda, nie? Tak, zostało mi troszkę życia i teraz pójdziemy do światełka. A jak to zrobiłeś? Przodem. I od razu do tyłu odskoczyłem, no, no, nie? No, 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 dobra. No i pójdziemy tam złapać. Pyrko mi, tak mi pyrko, że w ogóle nic nie... Nie, mam pół. Tak? Mhm. Całe zjadło. Ja nie wiem. To, że szukam grę. Dobra, idę go złapać za tego onego, nie? Za... Stary usłyszy, zaraz przeleci. Za teraz. Za włócznie, tak? Za włócznie. Tak. A ja sobie biegam sprintem i skaczę. Ja też szybciej. To czas, jak wyskakuję, no. Lubię to, fajne. A to można ileś razy? Mam nadzieję, że tak. Nie robi mi już nic. Zrobiła, złapała go. Mhm. Ale jak to trzeba podejść, żeby to tak zrobiła? No do przodu, no nie wiem. No ona sama to robi, czy co? No nie, właśnie teraz mi się wydaje, jakby to sama zrobiła. No stoi długo tu już i co? No to może naciśnij ten kontrol. Bądź mu mam. Bo to trzeba tak od boku troszkę podejść. Dobra, najważniejsze, że... A z tymi nawojami to hit, nie? Że trzeba sobie z życia naładować. No, ale dobrze myślałeś. Otwieram jakąś skrzynię złotą, tam gdzie ten klucz wzięłam. Why not? Oh, why not? Mam trochę flar. Oh, why not? Mhm. A no czy to są skrzynki coś do rozwalania? Ej, a to pistolet wzięłaś, nie tak? No, to koło tego, co nam daje życie, to leży taki trupek, go przesunam tam pod tym jest pistolet i jeszcze jakby mi dało od razu laser. Aha, mamy tą... A to jest pałeczka czy flary? Nie wiem. Flar. Pozwala się tu coś, tak? Tak, ale zapisuj, bo nie każde jest pełne i szkoda naboi. Ale jest limitowane na serio? No. A to było tam coś obok tych flar? Why not? Nie, w tym akurat nie, to jest puste. Faktycznie jest ten chłopek tutaj, ja się skupiłem na tłumaczeniu jakimś hit. Nawet nie wiem, czy u mnie to będzie, bo przecież mogło się nie nagrać, bo jakieś aha, zdjęcie. Tego nie było. Pokazałam. Hit. Ja? O, no. Muzyka jakaś. No to zaraz beboki będą. Ty tam zbieraj te rzeczy po drodze, a nie... Rzeczy. Zaś nic. No aha, jest jeszcze jedna skrzynia, tak? Podoba mi się tą. Ja się boję, bo te dźwięki są takie... Właśnie takie mają być. Wow, ale tu są różne, czekaj, naboje. Teraz tak, Uzi chyba. Jest teraz stary, faktycznie hit. Co jest? No, celownik. Mhm. No, przed każdą skrzynką zapisuję. No, zapisałem, ale nie wiem przed którą teraz, bo ty mi możesz podać tą drugą. Dobra, nieważne, muszę też każdą rozstrzeliwać. Mhm. Oj, skrzynki, takie Harry Potterowe. Myślałam, że mnie tak! Mnie wywali z gry. Czemu? Boś nagle zrobił czarny ekran tak jakby pyrkło coś i... No mi tak było właśnie wcześniej. Czekaj, bo tu są jakieś schody do góry. Schody, ale też było takie do góry... Czemu ona mi nie bierze tego? Co mam wziąć? Do ręki. Jakiej ręki? Do swojej. Pistoleta, nie mogę się wyposażyć. Aha, no to tutaj się nie da iść, no dobra. Dobra, kombajn sobie zrobię też. Po co już, celownik? No. A, potem zero naciśniesz i ci będzie się robić. Nic nie będzie właśnie. Gdzie idziemy? Które? Lewo czy prawo? Da się w ogóle tam iść coś do góry czy nie? Nie no, do góry po schodach jedynie, bo tam jest jakieś zasypane. Te sekrety? Faktycznie zero. No i dobra. Boję się, chodzę z tym pistoletem. Ona już celuje. Ok, sobie celuje. Aha, w ogóle super. Że przeciwnicy są tak wytrzymali. Nie to perze. Ona strzela tak jak w aniołku. Nie odpierdziela takiego gówna, że tak powiem. Okay. Fajnie mi życie w ogóle zażarły te nietoperze. W tej sali z takimi kolumnami? Dopiero tu jestem. Wracam aha, się po życie. Okay. Moment. 60. Co ty gadasz? Miałam pół życia, no tak mnie zażarły. A ile naboi trzeba w nie? Śmieszny dźwięk strzelania w ogóle. Idę, bo tu jest blisko, to idę tam mu zrobić i tyle. Ja mi troszkę tylko zabrali. Mhm. Nie chcę mi się tam iść. Jak tam będziemy wracać? Chyba jeszcze ta drabinka na górę przecież była taka, wiesz... No właśnie, to co teraz robimy? Nic, na razie to zobaczyć, co jest tu. Aha, no to iść tam, gdzie te nietoperze, tak? Tak, i tu jest bardzo dużo dzbanów i też trzeba zapisać i poszczelać w każdy. Aha, dokładnie. Ale nie rozstrzeliwują się, hit.
Nie? Mam cernę. Nienawidzę takich dzbanów. I te dzbany wybuchują. Wybuchy będą są. Ale tutaj są naboje za filarami. Tam, gdzie nie toperze wyskoczyły. Dzbany, bo te dzbany wybuchują. A flara jaki kolor ma? Jutaja sraja. Dobra, rozpalę flarę za... O Boże, jaka piękna. I'm falling in love. Ej, a ona się w ogóle... A tu są kolejne pałeczki do wzięcia, spoczko. Czyli co, nie da się ani jednej wazy rozstrzelić? Nie da się, ale mega to wygląda ta pałeczka. No, ona trzyma ją tak jak wtedy, co... trzymają tak jak w tym, co graliśmy, te Tomb Raiderowe. Pamiętasz z jedynki, co Lara taka srebrna chodziła? My to graliśmy takie coś? Tak, ona tą flarę też tak trzymała. Ale mi się to podoba. To nie gaśnie chyba, nie? A nie gaśnie. Tutaj jakiś w ogóle trzeba klepsydra jest. Dobra, to tam zbieraj po kątach te naboje. Bo potem ona chce będziesz... coś robić z tym, ale nie chce. Ten dzban trzeba rozbić? On mi przeszkadza trochę. Coś mi zlagowało troszeczkę. Tak, trzeba rozbić. Lagowało? Mhm. A to no, jest w ogóle tak dźwignia. Bi... Dobra, spoko. Czyli co, ten dzban rozwaliłeś, tak? No. No i co, szkoda tej flary. Ale można ją podnieść przecież, nie? Nie da się tego przeczytać. A coś. Było coś w tym dzbanie, czy nie? Aha. No nie. Ale ono przeszkadzał. No, wiem, widzę właśnie. Ale nie wiem, gdzie to jest, co nam pokazują. Nie mam pojęcia. Już idę, zobaczę. Nie byliśmy tam chyba jeszcze tyle. Ta pałeczka jest tam zawsze. Aha, bo to jest tu. Na zawsze. Pałeczka jest na zawsze. No, będę ją nosić cały czas ze sobą, nie się da hit. A 23 mam, dobra. Ładny ogień. Porzucę ją tu na środek sali. Po prostu niech sobie leży. Czekam, jeszcze mam cutscenkę. Cutscenę masz? Tam coś widzę, jest ta. Jakaś no, dzidzia stoi tam. Idę zobaczyć. Jak dzidzia? Gdzie za kratą? Dzidzia. Ona czyta mi. Prove yourself worthy and be rewarded with the power of the sun. The... Okej. Okay. Co? No, że do duatu trafisz, jak nie będziesz warta i tak dalej. Tak jak graliśmy ostatnio. Tamtą grę. Też byliśmy w duat. Poza świata. Gdzie ta dzidzia jest? Gdzie ta dzidzia? Nie dzidzia? Wiem, jej takie drzwi otworzyć. Była w tym garden coś tam z Grzesiem, co graliśmy. Pozdrawiam. I have a really bad feeling about this. Lara mi gada, że ma złe przeczucia. Tak, no ale ja nie widzę tutaj nikogo, żadnej dzidzi. Za, no to te drzwi, co otworzyłaś, tak? Aha. Czekaj, ona mi teraz czyta to. Mhm. Weź tam to, zobacz dokładnie, co tam jest, bo ja tak tylko rzuciłem okiem. No ja miałam dźwięk sekretu. No tak jakby. Nie rozumiem. Ale ja tutaj sobie pochodzę, jeszcze popatrzę, czy coś jest do zebrania. Artefaktu nie mamy do wtrzymienia naprzeciwko. Jeszcze są jedne drzwi takie, czy ona ich otwiera? Niestety tak. A ty bad feeling? No bad feeling to w drzwiach było. No, poszedłeś? Nie, co ty? Czemu? No bo nie chcę, to jakaś pochylnia jest, ja nie chcę zjeżdżać. A to jest pochylnia, a nie schody? A tutaj takie wielkie jeszcze schody na górę. Ej, ten old key pasuje obok drzwi. I to jest taka straszna creepy muzyczka. Poszedłem tam, nie wiem, czy to dobrze. Ale schodami na dół poszedłeś? Tak. Ja wyciągam broń. 213. No, o Boże, co ty, zwariowałeś chyba. A tutaj trzeba mieć... O, dobrze tu przyszliśmy, bo trzeba wiedzieć to. Trzeba mieć kółka zębate. To znaczy? A nie zapomnij wziąć tą. O, ale... Jedno, drugie... A ile... Coś podnoszę. Co to jest? Podniosłam jeden razy Ancient Medicine. Aha, czyli apteczka. Mhm, to mamy jakieś... Ancient Medicine, takie jak w Anderku, coś z łupki? Tak. Zobaczmy tą salę, co tutaj jest, pozbierajmy rzeczy i pójdziemy stąd, nie? Tak, właśnie, ale te, ile tych zębatek trzeba? Cztery? No, nie widzę. Cztery, no. Raz, no jak dla mnie jedno, więc... Ale w każdym rogu jest jedno takie. Aha, coś. To jest w ogóle muzyka Silent Hill, mi ja słyszę. Ale to coś leży przy jednej, boginia taka. Ale przy jednej czym? Przy jednych tych zębatek leży ta taka boginia, goddess
czwórki, sam coś tam godes. Leży, ale nie mogę jej wziąć. Może coś nie umiem. No nie, ni chuja pana. Weź ty to zobacz. No ale. Zapisuję. Idę zobaczyć, ale nie wiem przy której to leży. Na prawo, jak się wchodzi, od razu przy ścianie. Ja tu słyszę Silent Hill, no przykro mi bardzo. Jest taki, nie? Ale fajny klimat. Nie, nic się z tym nie da zrobić. No, to wychodzę stamtąd. A idziemy zobaczyć jeszcze tą pochylnię? No nie wiem właśnie, a co? A jak nie wrócimy? Te patyczki się kończą, ale bardzo długo świecą. Bardzo długo, tak. No ja idę z tym patyczkiem. Mhm. Właśnie jak nie wrócimy. No ale można zjechać i czytać zawsze, nie? No jeszcze, wiesz, ta drabinka do góry, pamiętajmy, nie? No. Drabinka do góry. Może byśmy tam poszli, bo ona była wcześniej. No ale mi się wydaje, że to... A tutaj przy tej kracie na dół... Ja pierdzielę! Kuźwa, no. Chyba śmiech tu jest. To nie jest pochylnia, także spoko. Tak to wygląda. Tuberski w tej głównej sali, idź sobie, tam jest takie schody na dół, tam naboje leżą, ale idź. Fajne to jest, tak się wystraszyłam, no. Nic ci się nie stanie ci się nic. Ja tu jestem na dole, gdzie ona ma ze przeczucia. Aha, no to żebyś nie zapomniał. O Boże, nie, nie idziemy. Czemu? Są łączone levele. No to chodź. Czwórce. No to co, idziemy drabinkę zrobić? A co to znaczy pit? Nie wiem. Będę nie pit, nie? Musiała syna pit zapytać. Nie wiem, co to jest. Aha, ale tutaj. Tymi wielkimi schodami, ty mi każesz iść? Nie. No takie. No bramka jest zamknięta i pod nią są naboje. W głównej sali, co te ognie. No to jestem w głównej sali. No i na dół są schody, jest taka krata no zamknięta. Duże schody takie, dobra. No i przy niej są naboje. Mhm. Set. Ciulas. Mhm. Fajne te elementy są tutaj. Takie to jest tempo nadane, fajne. Jest szamanka, o Boże. A gdzie poszłaś? No w do tej góry? Głównej sali jeszcze schodami do góry. Do góry właśnie, to idę, zapisuję to. A z tej strony jej nie ma, więc ja idę tam... Aha, ale tu coś leży znowu. To coś utyknąć, czy...? Tu są aha, naboje, drzwi. A tam jest szamanka. No szamanka... Boże. Idzie do mnie. Haczki jakieś, tak? Patrzcie, haczki czy to drugie drzwi? To są grzesiowe quiet creaky. Ej, czekaj, a nie ruszaj nią, jak idzie szamanka. Ona idzie, no. Ale ona, Lara się tak obraca, jakby coś słyszała, tak wzdryga się, wiesz? Tak się wzdrygła, ale nie wiem czemu. Nie ruszałam ją przez chwilę. Może ona to ma taką animację po prostu, jak się nic nie robi nią. No idzie ona tutaj. Wiesz co, mi się wydaje, że ona jakieś po prostu zaklęcia swoje, to są jakieś takie, wiesz, szamańskie może. Ale chcę iść tą drugą stroną, gdzie naboje. Ja idę a tu jest kostek, no to też tam, gdzie ona była, jest kostek, wiesz, też pewnie... Wiesz, po co będzie przejść. Jak ja mam tu przesun? Ma takie opóźnienie. O Jezu, zginęłam, bo dotknęłam. Mhm. Biorę nabojki. Ona mnie uleczyła tymi szamańskimi mocami. Tak? Mam całe życie teraz. No to by wychodziło. Ale... To nie rozumiem troszeczkę. Co? Zatrzymało. Ten kostek coś ma tam u ciebie, czy nie? Wiesz co, no jak dla mnie nie. Dobra, to tam nie idę. Nie jestem pewna. Jakaś... Ale ja nie rozumiem, co się stało teraz. A co się miało stać? A, bo jesteśmy teraz u góry tej wielkiej sali, co na dole. Mhm, okej. Okay. Dobrze. Wiesz co, idę tam jeszcze z tamtej strony po te naboje, bo ja tą stronę sprawdziłam. No. Mam zupkę kolejną hit. Aha, myślałam, że teraz masz zupę. Tak sobie zostać. Widzisz, że jadę jeszcze teraz? Chora. Tak ze sprinta czatku cię wrzuciłam na drugą stronę. Alright, coś powiedział, jak zebrałam, ale nie wiem. No, zawsze kawa, tylko co prostu. Dobra, spróbuję to przeskoczyć. Fajne jest to, jak lekko wciśniesz strzałkę, że ona robi taki pół kroku do przodu. Tak.
Moim zdaniem to jest za daleko nawet dla sprinta, żeby tu przejść na lok. Ale czemu? A nie da się po jego rękach skakać, jakoś wyłączyć tych ogni po prostu? To tak wygląda, jakbyśmy mieli po jego rękach. Tak wygląda, bo schody są w ogóle też. A skrzynię z ten otworzyłeś? Skrzynię otworzyłem, właśnie zupka była. Aha, dobra, dobra. A stoper? Stoper patrzę cały czas. Dobra, no to mamy zupki. Ciemno tu strasznie, nie wiem czy starczy mi flar na to, żeby tyle świecić. Chyba kończy zaraz, ale spróbuj przeskoczyć. Nie wiem czy to ogarnę. Nie doskoczy, nie ma takiej opcji. No, 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 no. Znaczy wiesz co, teraz mi w ogóle nie skoczyła. Pamięta też, żeby puścić przycisk Alt, jak skaczesz, żeby go nie dusić, nie trzymać. Często są bugi, że ona w powietrzu się zatrzymuje albo w ogóle nie wyskakuje. Ja już po Sunken City się nauczyłem. Czekaj, spróbuję jeszcze raz spod samej ściany to zrobić. Moim zdaniem nic tu nie zrobimy nie, na razie. Nie, coś, to jest bardzo za daleko. Dużo mi brakuje, brakowało teraz jak skoczyłam. My się pewnie tą kratą, co jest na dole, dostaniemy. Dobra, wracamy chyba, nie? No, spróbuję tutaj tak zejść na tą górkę z piachu, może nie stracę życia. Umarłam. Cofnąłem się jeszcze właśnie tym czymś, co ty mi mówiłaś. Ale dobra, nic faktycznie no to co, idziemy na tą drabinkę do góry, tak? No, mamy inne wyjście. No, jeszcze jest drugi level tutaj na dole, takie lochy, więc nie wiem, gdzie chcemy iść najpierw. Aha, zaś tymi ciachaczkami musimy wracać. Idziemy na lochy najpierw, jak już to coś umarłam. Nie. Tak. I tam sobie zakończymy. Dobry pomysł. Ale gdzie tam, że bad feeling? Mhm. Dobra, muszę tymi ciechaczkami wrócić, a niezbyt mi to idzie. A nie masz się za wysoko to będzie dla ciebie? No nie wiem, umarłem. Nawet skacząc na tą górkę piachu tam. Czaję. No dobra. Moja ciechaczkami też wróciłem. I idę normalnie. Nie będę tu dziczeć. Dziczeć? Nie podoba mi się. Na razie mega wrażenia. No aha, a ty bad feeling chcesz? Jestem już tu schodzę na dół, bo ta muzyka tutaj nie. Nie rób. Się boję. Ekran wczytywania też hit. Czemu hit? Hit. Ale to nie jest pochylnia, to są schody, co ty nie to... Nie jest. Powiedziałem, że nie. Powiedziałeś. Ty powiedziałaś? No dobra, będzie jazda tu jakaś. Okej, okay, już tam nie idę dalej. Jestem przy takiej pochodni dużej. No i tam w prawo. Kończymy. Może boję się. O kurde, pit mam jakieś. No właśnie pytałem, co to znaczy. To stoję przy tych kostkach tutaj umarty. No, tak. Dajcie znać, słuchajcie, jak wam się podoba. Na razie żadnych jakichś bugów nie uświadczyłem. No, ale przecież dopiero zaczęliśmy, easy. Poruszanie ślarą spoko. Nie czuję, że jest to niedorobione. Mam wrażenie, że to będzie dobry custom. Takie mam odczucie i pokładam ogromne nadzieje w to. Mam nadzieję, że tak będzie. Mhm. Kamera się kręci, jak się stoi długo. No, no to co? Kończymy, tak? Tak, dziękujemy i zapraszamy.